się kładzie duch echa przekazanej krwawej olimpiady wiedzy o żywności. Kolejny raz olimpiada podpisała Tomaszowi Mazowieckim. Ja w tej chwili pragnę Państwu pogratulować młodzieży, ale pogratulować również nauczycielom przygotowania do olimpiady, a przede wszystkim tego, że przyjechali tu, zdecydowali się wziąć udział w zmaganiach, które związane są z wychowaniem czegoś więcej, nie tylko przyswojeniem sobie wiedzy podręcznikowej, ale z rozwijaniem zainteresowań, rozwijaniem pasji. I tych pasji Wam dzisiaj gratuluję. W dniu dzisiejszym odbyła się 14. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności. Starostwo Powiatu Tomaszowskiego na czele z panem starostą Piotrem Kagankiewiczem ufundowało 6 głównych nagród dla zwycięzców. Gratulujemy młodzieży otrzymania po prostu indeksu do wymarzonych szkół wyższych. Natomiast ta olimpiada ma swoją specyfikę, swój charakter, dlatego też można by się pokusić o jak gdyby receptę, jak się odżywiać, żeby mieć odpowiednią sylwetkę. Dziękuję serdecznie wszystkim uczestnikom tego naszego dzisiejszego spotkania, naszej 14. Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu. Dziękuję serdecznie przede wszystkim młodzieży, która bardzo licznie wzięła udział w olimpiadzie. Dziękuję wszystkim, którzy w testach, przede wszystkim w pierwszym etapie, wykazali się wiedzą. Ale proszę Państwa, tak jak pani dyrektor szkoły powiedziała, Państwo przekroczyli tą granicę. Państwo chcą więcej, chcą zdobywać wiedzę, ale również chcą realizować swój pomysł na życie. Chcą rozwijać swoje pasje. Chciałam podziękować również nauczycielom, którzy zechcieli, potrafili zmobilizować Państwa do tego pędu za wiedzą. Potrafili zmobilizować do tego, aby poświęcając swój wolny czas, niejednokrotnie czas spędzany przez Państwa rówieśników przed telewizorem, przed komputerem, na to, aby poszerzyć swoją wiedzę, swoje horyzonty. Wyłoniliśmy 8 najlepszych uczniów po etapie ustnym i teście, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego. Uczniowie, którzy w etapie centralnym zdobędą przynajmniej tytuł finalisty, wywalczą dla siebie indeks na wyższą uczelnię, jednocześnie będą zwolnieni z egzaminu z przygotowania zawodowego, a dla szkoły walczą o wysoki ranking w szkołach, które zajmują się tematyką żywienia i żywności. Organizatorem etapu okręgowego jesteśmy my, ale działamy z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego, który jest organizatorem etapu centralnego. Etap centralny odbędzie się w tym roku szkolnym w marcu w Poznaniu na Uniwersytecie Przyrodniczym. Uczestnicy 14. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności. Z całego serca gratuluję. Mogę z całą wartością powiedzieć kompletną wiedzę, którą posiadacie, bo samo uczestnictwo dzisiaj w tej olimpiadzie to już świadczy o dużym bagażu waszej wiedzy. W imieniu komisji, w imieniu opiekunów, w imieniu pani dyrektor oraz pana starosty i władzy chciałbym wam życzyć powodzenia na dalszej drodze edukacji, otrzymania indeksów dla tych, którzy są dzisiaj już w klasie maturalnej, a ci uczestnicy, którzy uczęszczają do drugiej, trzeciej klasy, zapewne nabierać szybów. A tak troszeczkę humorystycznie, ponieważ mówimy o żywności, żywieniu, to odpowiedzcie mi, jaką tutaj dietę żółt zastosował, chociaż 10 minut, żebym słów, bo tak mi się wydaje, że ten mój katering się rozregulował.
wszystkim brak dyscypliny. Dziękuję bardzo. Do tych wszystkich życzeń, które tu już zostały przekazane, gratulacji, chciałabym się przyłączyć w imieniu łódzkiego kuratora oświaty i dyrektora delegatury w Piotrkowie Trybunalskim. I tak jak to powiedzieli moi przedmówcy, wszyscy jesteście wygrani poprzez uczestnictwo w tej olimpiadzie. A oczywiście zwycięzcom życzę, żeby na tej olimpiadzie centralnej zajęli czołowe miejsca. Dziękuję serdecznie za przygotowanie tej dzisiejszej olimpiady. Każdej ze szkół powinny podarować drobiazgi, które wiążą się z naszym pięknym regionem, po to, byście wrócili do Rzeszowa. Dyplom dla Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsłowicach za udział w eliminacjach okręgowych 4. Ogólnopolskiej Olimpiady, 14. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ogólnej. Etap okręgowy składa się z dwóch części. W pierwszej części uczniowie wszyscy rozwiązują test. Tutaj komisja była bardzo zadowolona, jeżeli chodzi o wyniki testów. Najlepsi uczniowie po testach, to jest 8 uczniów, zostało zakwalifikowano do drugiej części, czyli do etapu ustnych odpowiedzi, gdzie uczniowie udzielają odpowiedzi z 3 bloków tematycznych. Jeden blok to jest przetwórstwo żywności, drugi blok analiza żywności, a trzeci blok ekonomiczny. Tutaj może trochę odpowiedzi były bardzo skromne, ale to z uwagi na to, że młodzież się bardzo stresowała, była tutaj obserwowana przez publiczność, nagradzana brawami, a przy takim dużym audytorium dość trudno odpowiada się na tak trudne pytania. Patronat nad olimpiadą objął starosta powiatu tomaszowskiego, pan Piotr Kagankiewicz. Z tego tytułu mogliśmy tutaj godnie wszystkich przyjąć w naszej szkole. Starostwo ufundowało nagrody książkowe, jak również upominki dla wszystkich uczestników olimpiady. I tak jak już powiedziałem, jednak największym wyróżnieniem to jest ta 8, która pojedzie w marcu do Poznania. Pozwoliliśmy sobie przygotować drobiazgi w postaci listów gratulacyjnych i tak dla pani magister inżynier Edyty Kłak, nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Rolniczego Centrum Przekształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu. List gratulacyjny dla pani Anny Kowalczyk, nauczyciela Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Przekształcenia Ustawicznego w Łowicach. Dla pani Renaty Tkaczyk, również Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Prawie Małowieckiej. Pana Jacka Wojskiego, opiekuna uczniów. Zachęcam do zdrowego stylu odżywiania, jedzenia dużo ryb, nabiału, owoców, warzyw, bo myślę, że ta dieta, takie racje żywieniowe na pewno nikomu nie zaszkodzą i zdrowia nie będą psuć. Natomiast nie polecam korzystania z nowości na rynku żywieniowym, hamburgerów, no, tych potraw, które po prostu przyszły za głębokiej wody ze Stanów Zjednoczonych. Jak wiecie Państwo, tam otyłość góruje wśród społeczeństwa. Myślę, że należy z umiarem, należy traktować żywienie bardzo serio, no i przede wszystkim liczyć, jeszcze raz liczyć kalorie. A przede wszystkim chciałam pogratulować tym osobom, które w dzisiejszym etapie zdobyły największą ilość punktów, zdobyły miano laureatów. Pierwsze miejsce Sobolewska Jagoda.
Drugie miejsce Samela Pani. Trzecie miejsce Puster Karolina. Czwarte miejsce Pietrzy Kocka Anna. Piąte miejsce Diemniciak Marta. Szóste miejsce Sonia Ewelina. Siódme miejsce Makowska Agnieszka. I ósme miejsce Kotynia Małgorzata. Gratuluję laureatom dzisiejszej edycji, a o wręczenie nagród poproszę panią Mirosławę Kozłowską i pana Monaka. W komisji oceniającej przewodniczyła tej komisji pani dr Beata Mikołajczak, pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Byli przedstawiciele szkół wylosowani przez organizatorów, jak również przedstawiciel ODM-u z Piotrkowa i przedstawiciel kuratorium oświaty w Piotrkowie Trybunalskim. Ja dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo komisji oceniającej, która poświęciła mnóstwo czasu, żeby sprawdzić Wasze testy. Nauczyliśmy się bardzo wiele. Dziękuję Wam również, ponieważ ja sama nauczyłam się pewnych pojęć, które były mi zupełnie obce. Także to one się z pewnością w przyszłości przydadzą. No i cóż, zapraszam za rok w to samo miejsce, a w styczniu zapraszam na Olimpiadę Wiedzy o Tyle.